30 maja obchodzimy Światowy Dzień Stawienia Rozsianego pod hasłem Więzi, relacje, kontakty. Jest takie miejsce w Polsce, w leśnym miasteczku w Bornym Sulinowie, gdzie przyjmujemy pacjentów i ich rehabilitujemy. Właśnie pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane. Tutaj właśnie dzielimy serce, czyli personel medyczny, z naszymi pacjentami, tak, żeby ich stan bardzo mocno się poprawił, dlatego że ta choroba ma wiele oblicz klinicznych, jest dosyć ciężką chorobą, a nasza rehabilitacja powoduje to, że nasi pacjenci czują się o wiele, wiele lepiej. Stwardnienie rozsiane jest to przewlekła neurologiczna choroba o nieznanej etiologii, która objawia się z licznymi zmianami zapalnymi rozsianymi w czasie i w przestrzeni w centralnym układzie nerwowym. Na tę chwilę medycyna nie zna skutecznego lekarstwa na tę jednostkę chorobową. Stwardnienie rozsiane jest chorobą neurologiczną, która wpływa na wiele obszarów funkcjonowania człowieka. W związku z czym, że ta wielodysfunkcyjność, która pojawia się w tym schorzeniu, wpływa na sferę również psychiczną. W tym momencie pacjenci potrzebują wsparcia głównie w zrozumieniu ich bieżącej sytuacji zdrowotnej, pokonaniu lęku, który towarzyszy zmieniającemu się stanowi zdrowotnemu. W naszym ośrodku jest 55 miejsc, około tyle możemy przyjąć na jeden turnus miesięczny. Pełna rehabilitacja, fizjoterapia, jak i terapia psychologiczna, socjoterapeutyczna, logopedyczna, ale przede wszystkim opieka. Opieka medyczna i opieka pielęgniarska powoduje to, że nasi pacjenci czują się u nas jak w domu. Centrum Rehabilitacji SM w Bornym Sulinowie jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje wysokospecjalistyczny program dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Mamy kontrakt NFZ na oddział dzienny, ale również i na fizjoterapię, fizykoterapię ambulatoryjną. Mogą pacjenci do nas się pojawiać z naszego regionu na skierowanie i to jest najwyższy standard, najwyższa klasa. Te doświadczenia, które mamy również z oddziału dziennego, przekładamy na naszą terapię ambulatoryjną naszych pacjentów z różnymi dolegliwościami. Ona się sprawdza. Leczenie w stwardnieniu rozsianym opiera się na dwóch drogach. Na farmakoterapii, która ma za zadanie spowolnić rozwój choroby oraz łagodzić objawy, a drugą formą leczenia jest rehabilitacja. Szeroko pojęta rehabilitacja, czyli fizjoterapia kompleksowa oraz inne terapie, psychoterapia, logoterapia, zajęcia socjoterapeutą, muzykoterapia, również terapia dźwiękami misty betańskich. Różne terapie oddziałują na różne obszary życia chorych na stwardnienie rozsiane, ponieważ ta choroba dotyka tak naprawdę i ciała, umysłu, a także i duszy. Stwardnienie rozsiane ma inną jeszcze jakby stronę, która jest dysfunkcyjna, a mianowicie funkcje poznawcze, tak? Czyli są problemy z pamięcią, problemy z myśleniem, z mową. To są też te obszary, które należy wesprzeć właśnie powinny być wsparte przez psychologa. Pacjenci mieszkają w dosyć dobrych warunkach. Są to pokoje dwuosobowe o najwyższym standardzie, czyli mają łazienkę, mają kablową telewizję, jak i również Wi-Fi. Mówię o tym, bo to jest wszystko ważne tak, żeby nasi pacjenci czuli się jak w domu. Mamy świetne posiłki, a nasze spotkania, które są organizowane dodatkowe, zawsze cieszą się dużą, dużą popularnością i zadowoleniem. Najczęściej stwardnienie rozsiane jest rozpoznawane u osób między 20 a 30 rokiem życia, ale również może zostać rozpoznane u osób starszych. Pierwszym takim charakterystycznym objawem jest zapalenie nerwu wzrokowego, ale również choroba może objawiać się niedowładami, napięciem spastycznym, zaburzeniami równowagi, ataksją. Naprawdę jest wiele różnych objawów. Wszystko zależy od tego, w którym miejscu powstaną zmiany zapalne, uszkodzenia w centralnym układzie nerwowym. Często choroba przebiega początkowo zrzutami choroby, kiedy są zaostrzenia, pojawiają się objawy, po czym następuje remisja, która może trwać nawet kilka lat, po czym rzuty stają się coraz bardziej częstsze
i często jest tak, że przechodzi postać rzutowa, rzutowo-remisyjna w postać przewlekle postępującą. W naszym ośrodku zajmuje się rehabilitacją osób chorych na stwardnienie rozsiane. Jest to bardzo szeroki temat i obejmuje bardzo wiele dziedzin nauki. My zajmujemy się rehabilitacją, która obejmuje kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię, zabiegi w kriokomorze, jak również terapię ręki, psychoterapię, logoterapię i inne zajęcia uzupełniające. Terapia logopedyczna w Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane opiera się głównie na wzmocnieniu funkcji oddechowych. Jak widać, nasi pacjenci są niepełnosprawni, poruszają się na wózkach inwalidzkich. Funkcje oddechowe są znacznie osłabione i tutaj staramy się udrożnić drzewo skrzelowe, wzmocnić funkcje oddechowe. Jak również pracujemy nad wzmocnieniem połykania, czyli dysfagią u pacjentów. Pacjenci zachłystują się zarówno płynami, jak i pokarmami stałymi. Tutaj odbywają się również elektrostymulacje wzmacniające przełykanie, jak również ćwiczymy mowę. Mowę dysartryczną, nosowaną i głównie pracujemy nad tymi funkcjami. Pracujemy również z pacjentami z innymi jednostkami chorobowymi. Jest to Parkinson, czy osoby po udarze, czy wylewie. Rehabilitacja jest ważna, ponieważ pozwala zatrzymać chorobę, pozwala utrzymać podstawowe funkcje potrzebne do życia na jak najwyższym możliwym poziomie. Są to często proste czynności. Rehabilitacja podtrzymuje u pacjentów zdolność samodzielnego jedzenia, poruszania się samodzielnego. Wszystkie czynności codziennego są ćwiczone właśnie w trakcie fizjoterapii, która opiera się na takiej funkcjonalnej fizjoterapii, która ma za zadanie usprawnić pacjenta na tyle, ile można, aby mógł funkcjonować jak najdłużej samodzielnie we własnym środowisku. Rehabilitacja w tym ośrodku, w którym się obecnie znajdujemy, jest postawiona na dosyć, że po prostu jest dobra, bardzo dobra. Ja na rehabilitację od pewnego czasu jeżdżę już z żoną, z którą poznałem się w innym ośrodku rehabilitacyjnym, ale tutaj, gdy przyjeżdżam w ogóle do jakiegokolwiek ośrodka, to jestem po prostu traktowany jako, traktuję tu ludzi, personel, tak jak moich dalekich kuzynów. Także bardzo miła atmosfera panuje w ośrodku i po prostu przyjeżdżam z żoną. Moja żona też choruje na stwardnienie rozsiane. Poznaliśmy się już będąc osobami chorymi, no ale jest nam dobrze. Może to jest to, że chorujemy razem na tą samą chorobę, to troszeczkę może się rozumiemy bardziej i wspomagamy sobie, w życiu codziennym pomagamy. Ta maszyna masuje mi dłoń, usprawnia moje palce, bo mam problemy z ruchomością palców i z koordynacją takich po prostu. No po prostu usprawnia mi dłoń. Rehabilitacja przynosi na pewno efekty, bo sam po sobie widzę. Nawet będąc na turnusie, na początku turnusu jestem taki w miarę sprawny, ale mało sprawny, a wyjeżdżając stąd nabieram sprawności, usprawniam swoje dotychczasowe funkcjonowanie. Także jestem zadowolony. Oczywiście, że bez terapii każdy może funkcjonować, tylko musimy postawić sobie pytanie, na jakim poziomie i w jaki sposób. Terapia jest niezmiernie istotnym elementem. Właściwie myślę, że w życiu każdego z nas, jeżeli doświadczamy jakichś trudności życiowych, choroba nie jest łatwą rzeczą w naszym życiu, nie jest czymś takim bardzo prostym, z czym można przejść do porządku dziennego i funkcjonować właściwie bez żadnych odciążeń. Ta terapia pozwala im to poukładać, tak? Pozwala im inaczej czy na nowo spojrzeć na życie. Tak? To jest, myślę, że ważny element. Koncentrując się na fizjoterapii, turnus podzielony jest na 2 tygodnie, gdzie wykonujemy zajęcia w basenie i 2 tygodnie zajęć w kryokomorze. Rehabilitacja, kinezyterapia, głównie koncentrujemy się na pracy indywidualnej z pacjentem, która przebiega według metod neurofizjologicznych. My głównie pracujemy metodą PNF, ale również wykorzystujemy metodę Wojty,
Bobat dla dorosłych. Terapia uzupełniona jest o zabiegi fizykoterapeutyczne, szczególnie dotyczące dysfunkcji charakterystycznych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Są to zabiegi z zakresu stymulacji pęcherza, stymulacji zwieraczy, bóli kręgosłupa, jak również dotyczących mechaniki chodu. Istotne znaczenie ma również kriokomora. Jest to leczenie zimnym, gdzie stosujemy temperaturę minus 120 stopni przez 2 minuty. Następnie po tej ekspozycji zimnem jest rozgrzewka, która trwa około od 20 do 30 minut. W tym czasie wytwarzają się w organizmie endorfiny, które mają ogromne znaczenie, ponieważ mają wpływ na zmniejszenie bólu i sprzyjają wykonaniu zadań kinezyterapeutycznych, których nie moglibyśmy zrobić bez skorzystania z tego typu zabiegu. Ośrodek został tak pomyślany, żeby nasi pacjenci mogli się przemieszczać na różnych poziomach. Barier nie ma. Nie ma dlatego, że sam pomysł na ten ośrodek, który powstał prawie 15 lat temu i program, który był robiony, zniwelował te bariery tak, żeby pacjenci poprzez windy mogli poruszać się na różnych poziomach, docierać czy też na posiłki, czy też na rehabilitację. Jest to przyjazne środowisko również na zewnątrz, są podjazdy, można jeździć na wózkach i skuterach, które też posiadamy i korzystać z wszelkich uroków Bornego Sulinowa, czyli leśnego miasteczka, gdzie lasy i jeziora, jak i również dostęp do różnych sklepów jest cały czas. A warto też wspomnieć, że jeśli warunki na to atmosferyczne pozwalają, udostępniane jest wszystko, bo nasz ośrodek działa całorocznie, każdego dnia, włącznie ze świętami. Rehabilitacja w Bornym Sulinowie pozwala wpłynąć na wszystkie obszary życia, które są objęte chorobą. Również rodziny chorych mają możliwość konsultacji online z psychologiem, ponieważ na stwardnienie rozsiane nie chorują pojedyncze osoby, ale tak naprawdę całe rodziny. I staramy się kompleksowo zadbać i o pacjenta, o jego wszystkie obszary życiowe, ale również o jego rodzinę. Oczywiście również organizujemy spotkania grupowe, które dotyczą różnych aspektów tej funkcjonowania człowieka, głównie właśnie też komunikacji czy relacji między ludźmi, ponieważ to jest bardzo ważne, tak? aby człowiek w takim momencie swojego życia, kiedy dotyka go choroba, kiedy te trudności narastają, nie wycofywał się z tych kontaktów i z tych relacji z drugim człowiekiem, żeby potrafił odnaleźć się na nowo w tej nowej właśnie rzeczywistości. Kontakt z pacjentem rozpoczynamy od testu początkowego, następnie przechodzimy do procedur, które mają na celu poprawę dysfunkcji narządu ruchu i kończymy proces testem końcowym sprawdzającym efekt terapii. Centrum Rehabilitacji SM w Bornym Sulinowie posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. Pracujemy w zespole transdyscyplinarnym. Nasz personel jest bardzo dobrze wyszkolony, posiada wiele kursów pozwalających na neurorehabilitację, a personel medyczny oraz opiekuńczy cały czas podnosi swoje kwalifikacje, aby świadczyć usługi oraz opiekę jak na najwyższym poziomie. Turnusy są miesięczne, czyli tak naprawdę czterotygodniowe. Można przyjechać też prywatnie, ale głównym naszym celem jest to, żeby realizować kontrakt z NFZ-em oddziału dziennego pod całą opieką, również opiekuńczo-pielęgniarską, taką najwyższą, dlatego kontakty, więzi i relacje są dla nas bardzo ważne i nasi pacjenci po prostu do nas wracają. Thank you.